Cześć, jestem Agnieszka Szczuka ze szkoły Angielski Online. Jak sama nazwa wskazuje, jest to szkoła internetowa. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić do obejrzenia pierwszego filmiku z serii Everyday Situations. Okay? Będzie to seria filmików, w których będę po kolei przedstawiać po jednej sytuacji, a takiej prawdziwej, z życia wziętej, która mam nadzieję Wam się przyda. Okay? Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, możecie iść do mnie na stronę angielskionline.net i tutaj w zakładce kontakt są wszelkie moje dane kontaktowe. Okay? Jeżeli byście chcieli, żebym jakąś sytuację konkretną przygotowała, to też możecie oczywiście pisać. Okay. Pierwsza sytuacja to zarezerwuj pokój w hotelu dla dwóch osób na jedną noc. Okay? Idziecie do hotelu i musicie zarezerwować. Co mówicie wtedy? Przydatne słownictwo rezerwować. Okay. Rezerwować to book. To book rezerwować. Sam book, książka to oznacza nam, że to jest bezokolicznik. To book bukować. Zresztą właśnie po polsku mówimy bukować, nie tylko rezerwować, ale też bukować. Pokój dla dwóch osób można określić na dwa sposoby. Jeżeli ich zależy nam na jednym podwójnym łóżku, to będzie to a double room. Okay, a double room. Jeżeli mają być dwa pojedyncze łóżka, to będzie a twin room. A twin room. Twin to jest bliźniak. Okay? Czyli sytuacja, zarezerwuj pokój w hotelu dla dwóch osób na jedną noc. Jeżeli wiesz, to napisz sobie na przykład to teraz, albo pomyśl, powiedz i zatrzymaj filmik, a ja Wam mówię dalej, jak ja bym to zrobiła. OK, można zrobić tak. I want to book a double room for one night, please. OK, I want to, chcę book, zabukować. I want to book a double room for one night, na jedną noc. Please. Bardzo ważne jest, żeby dodawać to please, żeby być uprzejmym, tak? Nasz akcent jest dla nich dość ostry. I przez dodanie tego please, brzmimy grzeczniej po prostu, że nie, że oczekujemy czegoś, tylko że faktycznie prosimy. I want to book a double room for one night, please. OK? Można powiedzieć, żeby być troszeczkę grzeczniejszym, I'd like to book a double room for one night, please. I'd like to book a double room for one night, please. To jest chciałbym. Tu jest chcę, I want to. Chciałbym, I'd like to book a double room for one night, please. OK? Można powiedzieć też can I. Can I book a double room for one night, please? Can I? Czy mogę zabukować? Can I book a double room for one night, please? Można powiedzieć grzeczniej could I. Could I book a double room for one night, please? Could I book? Czy mogłabym, czy mógłbym zarezerwować, zabukować ten pokój? OK? Czy mamy cztery sposoby? I want to, I'd like to, can I, and could I. OK? Obojętnie, który możecie używać. Now, I want to, ja chcę. OK? I want to, ja chcę, ja wymagam. Dlatego tu jest ważne, żeby to please na końcu dać, tak? Jeżeli powiem samo I want to book a double room, to będzie to takie mocno troszeczkę niegrzeczne. Dlatego lepiej dodać to please na końcu, OK? I would like to, czyli w skrócie I'd like to, tak jak było w przykładzie. Ja chciałabym, grzeczniejsza forma. So, again. I want to book a double room for one night, please. I'd like to book a double room for one night, please. Okay? I want to book, chcę zabukować. I'd like to book, chciałabym zabukować. Okay? Ta forma I'd like to jest grzeczniejsza. Now, can I? Czy mogę? Could I? Czy mógłbym? Again, ta forma could I jest grzeczniejsza niż can I. Okay? So, can I book a double room for one night, please? Can I? Czy mogę? Can I book? Czy mogę zabukować? Could I book a double room for one night, please? Could I book? Czy mógłbym? Czy mogłabym? Could I book?
A double room for one night, please. Czyli znowu ta forma jest grzeczniejsza. Ok? To jest ta pierwsza sytuacja. Oczywiście można to zrobić jeszcze w różny inny sposób, jeżeli nie pamiętamy niektórych słówek. Ważne jest, żeby przekazać to, co mamy do przekazania. Tak? Jakich słówek użyjecie, to nie jest aż tak bardzo, bardzo ważne. Ale to są cztery podstawowe, które na pewno Wam się mogą przydać też w innych sytuacjach. I want to, chcę. I would like to, chciałbym. Can I, czy mogę. Could I, czy mógłbym. Ok? Pamiętajcie, to jest mój adres strony angielskionline.net. Macie jakiekolwiek pytania, tam są moje dane kontaktowe, więc zapraszam. Dzięki.